grudniowe Włochy. Upał, bezrobocie, smród w spalnej pizzy i poczucie, że życie to nie bunga bunga. Lekko, a więc mówisz, że byłeś żołnierzem? Tak. A gdzie? W Afganistanie. A słyszałem. Podobno byłeś nawet jakimś bohaterem. Tak byłem, ale nie ma się czym chwalić. Perkę? Dlaczego? Byłem bohaterem seksaferesz w sztabie. Narzędzie pracy i sprzątamy tutaj od buongiorno do buonasera. Wszystko ma być pięknie wysprzątane, jak wylizany talerz po spaghetti. Do roboty! To była jego nowa praca. Gdzie on już nie był, czego nie robił. Zrywał azbest w Nowym Jorku. Miał klub disco w San Francisco. Pędził na róże w samych majtkach. Przydałaby się jakaś popita. Popita i papierochy w jednym. Dlatego tylkował Eskimosom iglo. Był też wielorybnikiem na Węgrzech. Ty, opłacało ci się to? Wszystko, wszystko jest lepsze niż praca nauczyciela polskiego w Radomsku. Po latach tułaczki poszedł właśnie tutaj. Za nędzne grosze miał sprzątać uliczki tego pięknego włoskiego miasta. Ty jest kawa, a wiesz jak zostać milionerem? Ja. Być miliarderem i źle zainwestować. Śmiej się, śmiej. Popracuję sobie jeszcze trochę jako sprzątacz, a potem sobie znajdę dużo lepszą pracę za dużo lepsze pieniądze. Na takim właśnie naiwnym chrzanieniu minęły mu 4 lata. W tym czasie Skawiński znalazł w śmieciach działający telewizor, 5 euro i trupa. Nie, nie dokładnie, nie dokładnie. Znalazłem 1 euro i 5 trupów. No. A telewizor nie żył. Jak to nie żył? Śnieżył! Mój Boże, zapominam polski język! Ale tego dnia Skawiński wśród odpadków znalazł pewną książkę. Jezus! Latarnik! Zaczął czytać. Mimo iż wokół walały się obierki po ziemniakach, czeleściła się pana wiatrem reklamówka z Lidla, śmierdział obcięty koński łeb porzucony przez mafię, nagle zrobiło się jakoś tak uroczyście, a cicho i poważnie. Pewnego razu zdarzyło się, że latarnik Wapinswal, jedynka, a Pinswal niedaleko Panamy, określenie mające na celu przybliżenie czytelnikowi miejsca akcji. Niedaleko Panamy przepadł bez wieści. Polski język! Skawińskiemu zabrakło głosu. Litery poczęły mu skakać do oczu. W piersi coś urwało się i szło na kształt fali po górze, rumiąc głos, ściskając zegar. Wykończą mnie te ślogi. A tymczasem przenoś moją duszę otęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych. I nagle stało się tak, że zobaczył te łąki, że je usłyszał. Jakiś problem, kolego? Oto 40 lat już minęło, jak nie widział kraju. I Bóg wie ile, jak nie słyszał mowy rodzinnej. A tu nagle ta mowa, taka piękna, taka czysta, przyszła sama do niego. Mam tam do ciebie podejść? Zaszumiały mu w uszach lasy sosnowe, zabełkotały rzeki rodzinne. I porwał go ten nurt, i wciągnął go ten wir, i płynął, płynął, płynął. Wszystko go pyta, pamiętasz? Pamiętam. On pamięta. Zresztą nagle wszystko widzi. Tak, widzę wszystko. Łąki. Tak, łąka. Pola przestronne. Koń na polu. Miedzy zielone. Miedzy, widzę wszystko. Droga na Ostrołęka. Tak, jedzie coś tam, kombajn chyba. Mamma mia, Santa Barbara, Santa Teresa. Co nie pracujemy? Do roboty, polski robolu. A pies ci mordę lizał, makaroniarzu. Polakko, jaki pies? Co jeździł koleją? Jak on się nazywał? Lampo. Lampo ci mordę lizało. Wracam do kraju. Do kraju, do moich bocianów. Do moich łąk zielonych. Do moich wszystkich krajów cudownych. I
Borys Kamiński wrócił do Polski. A tam, układając warzywa za 600 zł miesięcznie w Tesco, marzył o powrocie do Włoch.